Gmina Jędrzejów uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej kategoria 5 Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Nie każdy będzie pracował w urzędzie, nie każdy będzie nauczycielem czy lekarzem. Nie każdy założy swoją firmę i będzie prowadził działalność gospodarczą, czy znajdzie godziwą pracę za dobre pieniądze. I tutaj otwiera się pole właśnie dla ekonomii społecznej, dla tych przedsięwzięć i przedsiębiorstw, które mając na celu przede wszystkim aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem, defaworyzowanych, na to, żeby zapewnić im godziwe życie, dobrą pracę, dochód, żeby dać im szansę. I trzeba przyznać, że my mamy też parę takich przedsięwzięć, parę takich osób, które na terenie Jędrzejowa, działając właśnie w sferze ekonomii społecznej, dają tym ludziom zagrożonym wykluczeniem szansę na normalne funkcjonowanie. Gmina ma to szczęście, że właśnie tutaj funkcjonuje Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ponieważ to jest to miejsce, do którego zarówno osoba potrzebująca wsparcia, jak i podmiot ekonomii społecznej może przyjść po moc. Tutaj może dostać dużo mocy, dużo energii do tego, żeby działać, żeby się rozwijać, żeby odnieść później dużo różnych sukcesów. Na różnych płaszczyznach wspieramy zarówno doradztwem, wspieramy warsztatowo, animacyjnie, inkubacyjnie, finansowo, pozafinansowo, jak tylko możemy, nie liczymy naszego czasu. Gmina bardzo wspiera rozwój społeczności lokalnej, wspiera rozwój ekonomii społecznej. To nie tylko urzędnicy, to przede wszystkim ludzie, którzy mają na myśli drugiego człowieka i troskę o drugiego człowieka. Ja mam to wielkie szczęście, że u nas Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia ma swoją godną reprezentację w Radzie Miejskiej. Cały czas od pani radnej gdzieś tam dostaje informacje, prośby, a czasami też wytyki, takie bardzo pozytywne, co można zmienić, poprawić, albo jak się zaangażować w tą sferę ekonomii społecznej. Mamy swoje projekty, mamy oczywiście jarmarki ekonomii społecznej, gdzie gmina od tych kilku lat aktywnie wspiera Siowes i uczestniczy w jarmarkach. Mamy chociażby teraz warsztaty, które wspólnie z panią przewodniczącą robiliśmy pod kątem marki lokalnej i wykorzystania potencjału nie tylko gminy, ale również zaangażowania organizacji pozarządowych, też podmiotów ekonomii społecznej, właśnie w kreowanie tego wizerunku, PR-u i dobrej marki, na jaką Jędrzejów na pewno stać. My tę współpracę z sektorem ekonomii społecznej, nie tylko z Siowesem, mamy zdecydowanie szerszą, bo współpracowaliśmy przez lata z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej, a teraz z podmiotami ekonomii społecznej. Dajemy, że tak powiem, preferencyjne warunki, jeżeli chodzi na przykład o wykorzystanie gruntów miejskich czy pomieszczeń miasta Jędrzejowa, więc no, staramy się w takiej formie wspierać podmioty ekonomii społecznej. Gmina przede wszystkim tworzy przestrzeń do działania dla ludzi, dla podmiotów ekonomii społecznej. Wspiera mocno, zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Trzeba podkreślić, że funkcjonuje u nas spółdzielnia uczniowska prowadząca sklepik spożywczy. Jest to pierwsza spółdzielnia, ale nie ostatnia, bo mamy w planach rozwój sektora spółdzielczości uczniowskich i będzie o nas głośno w przyszłym roku i jeszcze w latach następnych. To, co gmina jeszcze robi, urzędnicy, to przede wszystkim takie bardzo prospołeczne podejście i bardzo odpowiedzialne podejście do wszystkich warsztatów, spotkań, które współtworzymy. Współtworzymy też i kiermasze ekonomii społecznej. To jest inwestycja nie tylko w przedsiębiorstwa społeczne, ale również w te małe społeczności lokalne, w małe koła gospodyń wiejskich, w organizacje pozarządowe typu stowarzyszenia i fundacje. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, nowe inwestycje w trzeci sektor, w sektor ekonomii społecznej. Dużo podróżujemy, odwiedzamy różne miejsca, które mogą nas zainspirować i później implementujemy dobre praktyki u nas w gminie.